Spalenie żywcem, ćwiartowanie, powieszenie, ścięcie czy łamanie kołem. To tylko kilka kar śmierci, jakie stosowano w szlacheckiej Rzeczpospolitej. Przestępcom, którzy wówczas łamali prawo, często udawało się ich uniknąć. Wymiar sprawiedliwości nie uchodził wtedy za przesadnie skuteczny. Jednak ci, którzy wpadli w ręce Temidy, musieli liczyć się ze strasznymi konsekwencjami. Nazywam się Darek Rybacki, jestem twórcą serii Encyklopedia Staropolska i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o staropolskich karach śmierci. Kary śmierci w Rzeczpospolitej obojga narodów wymierzano za różnorodne przestępstwa, te mniejsze i te większe. Na gardle karano nie tylko morderców, gwałcicieli czy rozbójników, lecz także złodziei, fałszerzy, świętokradców czy osoby posądzane o czary. Naturalnie te najsurowsze wyroki rzadko kiedy wymierzano przedstawicielom stanu szlacheckiego. Karę śmierci zazwyczaj wykonywał kat zatrudniony przez miasto, w warunkach wojennych oddelegowani do tego żołnierze. Zasądzanie śmierci w realiach staropolskich miało być nie tylko formą ukarania przestępcy. Surowe wyroki i wymyślne sposoby ich realizacji miały pełnić funkcję odstraszającą i pedagogiczną. Dlatego egzekucje planowano tak, aby były widowiskowe i działały na wyobraźnię. Przed egzekucją skazańca obwożono i publicznie torturowano, zaś docelowe miejsca kaźni były w zasadzie specjalnie przygotowanymi do tego celu scenami. Czasami lokalizowano je poza murami miejskimi, na przykład w pobliżu gościńców. Jednak najczęściej znajdowały się w reprezentacyjnych punktach miasta, na przykład przy ratuszach czy miejskich bramach. Takie obiekty wyposażone były w drewniane lub murowane szubienice, szafoty, koła służące do łamania, pręgierze czy paleniska. W pobliżu często eksponowano fragmenty poćwiartowanych ciał czy odciętych głów ponabijanych na pale. Ich widok miał odstraszać potencjalnych naśladowców. W XVII-wiecznym Gdańsku najpopularniejszym miejscem wykonywania wyroków była tak zwana katownia, która wraz z wieżą więzienną stanowi zespół przedbramia reprezentacyjnej ulicy Długiej. Właśnie ten wyjątkowy zabytek posłuży nam za ilustrację dzisiejszego materiału. Powiedzieliśmy już sobie, gdzie wykonywano najsurowsze wyroki, teraz pora powiedzieć, w jaki sposób to robiono. Niewątpliwie najpopularniejszą staropolską karą śmierci była ta przez powieszenie. Mówi się, że dawna Rzeczpospolita była krajem bez stosów, za to z całą pewnością była krajem pełnym szubienic. Na powieszenie skazywano z reguły poważnych złodziei, także rozbójników. Czasami, aby dodatkowo upokorzyć skazańca, wieszano go w towarzystwie zwierząt, zwykle psów. Tak o powieszeniu pisał Sebastian Klonowic, autor XVII-wiecznego poematu Worek Judaszów. Iż ten człowiek cudze brał, korzyścił, umykał, do czego prawa nie miał, tego się dotykał. Bo tak za taką robotę płacą w mojej szkole. Wyprowadzę go naprzód w przeźroczyste pole. Zawieszę go na onym wysokim ślemieniu, aby więcej nie szkodził ludzkiemu plemieniu. Między niebem a ziemią, gdzie go ptak przeleci i podleci, każże się i drugi, i trzeci. Drugą najpowszechniejszą karą śmierci była ta przez ścięcie. Stosowano ją przede wszystkim wobec zabójców i rozbójników, rzadziej cudzołożników i gwałcicieli. Co ciekawe, w polskich miastach do wykonania tego typu wyroku stosowano zazwyczaj katowski miecz. O wiele rzadziej topór. Miecz katowski był charakterystycznym narzędziem. Szerszym i cięższym niż miecz bojowy, pozbawionym sztychu. Miecze tego typu zazwyczaj były proste i funkcjonalne. Często nie należały do katów, a były własnością miasta. Ich wyważenie ułatwiało przeprowadzenie egzekucji, chociaż ta i tak wymagała dużych umiejętności. Kat, który spaprał robotę, musiał uderzać w kark skazańca nawet kilkakrotnie. Za profesjonalistów uznawano tych mistrzów, którzy usuwali głowę jednym czystym cięciem, bez uszkadzania innych części ciała. Śmierć przez ścięcie uznawano za bardziej godną niż śmierć przez powieszenie. Dlatego czasami, w drodze łaski, zamieniano skazańcowi stryczek na pieniek.
W dobie staropolskiej nieco mniej popularne były kary śmierci przez utopienie czy spalenie żywcem. Ta pierwsza zarezerwowana była w zasadzie wyłącznie dla kobiet i nie była zbyt wymyślna. Skazaną zaszywano w worku i zrzucano z mostu do rzeki. Równie okrutne było spalenie żywcem, choć warto pamiętać, że w tym przypadku ofiary najczęściej umierały przez zatrucie dymem, jeszcze zanim na dobre dosięgnęły je płomienie. Skazanych palono na wcześniej przygotowanych stosach, zazwyczaj poza murami miejskimi, w obawie przed pożarem. Czasami stosowano specjalne drabiny, na których przypiekano skazanych. Na ten rodzaj kary skazywano zazwyczaj świętokradców, sodomitów, a także osoby posądzane o czary. Inną, o wiele bardziej pomysłową karą śmierci było zakopanie żywcem i przebicie palem. Stosowano ją wobec dzieciobójczyń. Kat najpierw zakopywał skazaną, a następnie w miejsce zagrzebania wbijał gruby drewniany palik. Jednak w skali okrucieństwa wyżej plasuje się jeszcze inna kara. Ćwiartowanie. Sposób ćwiartowania zależny był często od inwencji kata. Czasami ćwiartowano za pomocą ostrych narzędzi. Czasami do rozczłonkowania ciała stosowano konie. W tej ostatniej sytuacji delikwenta przywiązywano do czterech wierzchowców za ręce i nogi, po czym płoszono zwierzęta. Nieszczęśnicy skazani na taki los w brutalny sposób tracili kończyny, które wyrywane były z całymi fragmentami ciała. Ćwiartowanie niekiedy poprzedzało tzw. darcie pasów, czyli zrywanie całych fragmentów skóry z ciała skazanego. Tak o tym rodzaju tortury pisał węgierski podróżnik Simplicissimus, który odwiedził rejon Tatr w drugiej połowie XVII wieku. Kat przed wykonaniem wyroku śmierci wydarł hawranowi dwa pasy skóry od szyi aż do pięt i ofiarował je stojącym wokoło na sprzedaż. Ja złożyłem na ten cel 4 talary i dostałem je. Biedny skazaniec popatrzył na mnie i zapytał, co sobie dam z nich zrobić. Odpowiedziałem, że pas do szabli, rzemień albo kańczuk. Równie straszne było łamanie kołem. Ten rodzaj kary różnił się w zależności od regionu czy inwencji kata, jednak skazańca z reguły rozpościerano na specjalnie przygotowanym, poziomo ułożonym drewnianym kole. Pomocnicy obracali nim, a kat za pomocą okutej pałki lub młota kowalskiego łamał skazańcowi kości. Czasami podstawy podkładano specjalne drewniane klocki, aby zwiększyć skuteczność uderzeń i spotęgować ból. Kaci łamali zazwyczaj od dołu, to jest zaczynając od kostek i nadgarstków. Chcąc okazać łaskę, zaczynali od klatki piersiowej. Po zmiażdżeniu tej części ciała skazany niemal zawsze natychmiastowo umierał lub ulegał paraliżowi i przestawał czuć ból. Mówiąc o karach śmierci, nie sposób nie wspomnieć o wbijaniu na pal, stosowanym raczej w południowo-wschodniej części kraju. Tak ten rodzaj kary opisał nieoceniony Jędrzej Kitowicz. Obnażonego hajdamakę położyli na ziemi, na brzuch. Mistrz, albo który chłop sprawny do egzekucji użyty, naciął mu toporkiem kupra. Zacierany pal ostro z jednego końca wetchnął w tę jamę, którą gnój wychodzi z człowieka. Założył do nóg parę wołów w jarzmie i tak zwolna wciągał hajdamakę na pal, rychtując go, aby szedł prosto. Wbicie pala prosto, tak aby wyszedł w okolicy karku lub głowy, było swojego rodzaju aktem łaski. Jeżeli pal wbity był krzywo i wyszedł bokiem lub ramieniem, skazany w okrutnych męczarniach mógł umierać nawet kilka dni. Wymienione dotąd kary śmierci były jedynie popularnymi przykładami. Metod uśmiercania skazanych znano znacznie, znacznie więcej. Nieszczęśników rozstrzeliwano, bito kijami, kamienowano czy nawet gotowano w oleju. Różne rodzaje kar śmierci niekiedy łączono w makabryczne kompozycje, pastwiąc się najpierw na skazanym, a potem już tylko nad jego martwymi członkami. Tak było w przypadku Michała Piekarskiego, którego wyrok był wymyślnym połączeniem różnego rodzaju tortur. Nie bez przyczyny. Słynny wyrok śmierci na Piekarskim wykonano 27 listopada 1620 roku. Skazany był sandomierskim szlachcicem, autorem niedoszłego zamachu na króla Zygmunta III Wazę. Zaatakował go czekanem, gdy ten przechodził z Zamku Królewskiego do kościoła świętego Jana. Ostatecznie królowi nic się nie stało, z zamachu wyszedł tylko lekko ranny. Szlachcica zaś pojmano i skazano na okrutną śmierć w męczarniach.
Najpierw obwożono go po Warszawie. Bito, upokarzano i targano gorącymi szczypcami. W miejscu kaźni, na placu zamkowym, najpierw przypalano, a potem odcięto mu dłoń, którą podniósł na króla. Następnie odcięto i drugą. Potem jego ciało rozerwano końmi na cztery strzępy. Resztki nieszczęśnika spalono, a prochy załadowano do armaty i wystrzelono. Trzeba przyznać, że całość brzmi bardzo brutalnie. Jednak zanim uznamy sądy Rzeczpospolitej Obojga Narodów za szczególnie okrutne, należy pamiętać, że podobne metody stosowano w zasadzie w całej Europie. Na resocjalizację czy humanitarne podejście Europa musiała poczekać jeszcze kilkaset lat. Która z opisanych kar wydaje Wam się najgorsza? Której za nic nie chcielibyście doświadczyć na własnej skórze? Piszcie w komentarzach. Serdecznie zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania łapek w górę i wspierania mnie na portalu Patronite. Na dzisiaj to już wszystko. Wielkie dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!